Co? No tak. Popatrz, ale mam głowę. Zapomniałam mu dać zapasową piżamę. On też nie pamiętał. Trzeba będzie wysłać pocztą. No za tydzień, za dwa. Jeszcze się coś dołoży. Nie ma alarmu. Tamto ma jeszcze czysto. 12, 13, 30, 42, 47, dodatkowy 6. No, to powinien już być na miejscu. Chyba, że się PKS spóźnił. Ciekawe, czy w Kielcach był duży tłok. Ale wcześniej wyjechał, nie powinno być jeszcze tłoku. Największy jest dopiero na wieczór. Każdy jak najdłużej chce posiedzieć w domu. No i w poniedziałek rano też jest duży tłok. Wtedy jadą ci, co mają bliżej. Nie wiesz, gdzie są moje łapcie? Patrzyłeś w szafce? Kochany Rysiu, jak jechałeś, zapomniałeś zabrać piżamę zapasową. Mamusia dopiero przypomniała sobie, jak już byłeś daleko. Ale nic się nie martw, bo niedługo, może w ten tydzień, co nadejdzie, zrobimy paczkę i ci wyślemy. To tyle. Całuję cię, ojciec. P.S. Nie pal papierosów. Napisałem, żeby się nie martwił, bo my wyślemy w paczce. Bardzo dobrze napisałeś. Napisałem, że dopiero żeś się spostrzegła, jak wróciliśmy do domu. Napisałem, że wyślemy w przyszłym tygodniu. Tak, zrobi się paczkę. Jabłek mu włożę. Napisałem jeszcze, żeby nie palił. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Bo ja jeszcze nie, jak żyję. Kto to widział tak się wygłupiać? Co ten listonosz sobie pomyśli? Do Ryśka. Zobacz, od kogo. Małgorzata Kogucik. Co to za jedna? Nigdy o takiej nie mówił. O wszystkim ma mówić? Mokrzyce duże, Małgorzata Kogucik. Ładne nazwisko, nie ma co. Pewnie jakaś lepsza. Kiedy przyszedł? A co? Miałam mu pokazać. Jeszcze ma czas na takie rzeczy. Może otworzyć? No to co zrobić? Coś ty dobrego zrobiła. A co? Muszę coś położyć, bo się podłoga zaniesie. To nie masz innych papierów. Przecież on całymi latami składał dookoła świata. Już nie składa. Pozwolił mi brać na podpałkę. Pozwolił? Nie wiedziałem. Dawniej nawet dotknąć nie dał. Uważaj, żeby kto nie wszedł.
Nie ma jeszcze drugiego? Nie, jeszcze nie. To później zjem. Gdzie idziesz? Zaraz będzie. Muszę jechać na Nową Wieś, mam zebranie. Nie wie pani, kto ma dolary do sprzedania? Dolary? No. Nie. Córka bombarduje mnie listami. O. Nic tylko, żeby jej spodnie kupić w PKO. Pisze, że teraz wszystkie studentki i studenci w dżemsa chodzą. Nie muszą być dolary. Za bony też można dostać. No, mogą być bony. Wszystko jedno. Popytam się. No, niech się pani popyta, kochana. Bo chce mnie zamęczyć. Dobra? Tak. Smakuje ci? Zdaje się, że dwa razy posoliłam. No, trochę słona. Nie jedz tego. Zosiu, chodź no tu. Zawsze mówiłem, że koleją jest bliżej. To nie wierzył. Proszę bardzo. Zobacz, wyszło mi, że koleją jest o 25 kilometrów bliżej niż PKS-em. Koleją jest bliżej, ale za to fatalne połączenie. 5 przesiadek i za każdym razem dużo czekania. Dalej musi jeździć PKS-em. Zamknąłeś kury? Nie, jeszcze nie. No to zamknij. Już idę. Znowu się zepsuło? Jeszcze się nie nagrzało. Wędrówki muzyczne po kraju. Wicek! Koni przyjechałeś? Nie, okazję złapałem. Zabrałem się samochodem z mleczarni. Masz co do picia? Jest kompot. To daj. Zośki nie ma? Wyszła. Zaraz powinna wrócić. Słodki. Ulepek. Kompot powinien być słodki. Słodki nie ugasi pragnienia. No i co słychać u ciebie? A nic, stara bida. Jałówkę sprzedałem. Nawet dobrze wziąłem. Inna rzecz, że to była bardzo piękna jalówka. Muszę iść do prezydium. Co już? Co to? Bierz, bierz. Choć żadne mecyje, ale i tak się wam przyda. Oj, Wicek, po co to? Na co to? Widziałaś Wicka? Przyjechał? Przywiózł trochę cebuli. Cebuli? Nic więcej? Nic. A to skąpiradło kury nie mógł przywieźć? Albo króla. Przecież ma króle. Nie ma wstydu w oczach ten mój braciszek. A ludzie innych narodów, jakie świństwa jedzą. Murzyni w Afryce jedzą szarańcze. U Chińczyków największy przysmak to zgniłe jaja. Jak oni cholera to jedzą. Albo ludzie szczury jedli podczas oblężenia Paryża. Aha. Pierwsza wojna światowa. Nie pamiętam, w którym to było roku. W 17. Ja wiem, że to było od 14 do 17. Ja tylko nie mogę sobie przypomnieć, w którym roku było oblężenie. Verdun. Gdzie Verdun, a gdzie Paryż? Pod Verdunem była największa bitwa w I wojnie światowej. Przeważyli Francuzi.
A tak, Francuzi zwyciężyli. Udał im się gaz. Wytruli Niemców. W 1939 miała być wojna gazowa. Dali nam nowe maski. Miałem taką nowoczesną. No ale gazu nie było. Muszą być dogodne warunki, żeby puścić gaz. Mhm. Może się odwrócić. To zależy też, jaki gaz jest używany. Bo na przykład jest ciężki. Na samą ziemię się unosi. Jest cukier? No jest. Aha. No to najlepszego. Słyszysz, co się dzieje? Skąd się to bierze? Nie będzie kota, to zobaczysz, że nas żywcem zjedzą. Te trucizny, te łapki, to wszystko nic nie warte. Koniecznie potrzebny jest kot. Idę ulicą, a tu mi znajoma twarz mignęła. Przyjrzałem się lepiej. A no tak, pani syn. Coś podobnego, taki traf. A ja? I wyobraź sobie, patrzy, a tu idzie Rysio z dwoma jeszcze kolegami. No. Mówi, co za traf, żeby w takim wielkim mieście akurat jego spotkać. Rozmawiali? Mówi, że się trochę wstydził tych kolegów. Mówi, jeden taki przystojny, elegancki jak artysta. No, studenci, ma się rozumieć. No popatrz, co za traf. Dobra będzie? Wystarczy. Skąd wziąłeś? Spożywczy mi dali. Aha. Jak je zrobić? Przez maszynkę? Aha. Mamy gościa. Kto? Zobacz, jest w pokoju. Mówże kto? Kolega Rysia. Pan studiuje razem z Rysiem. Mieszkają też w jednym akademiku. Pan jedzie na wieś do narzeczonej. No i po drodze wstąpił. Proszę. Thank you.
Zosiu, Zosiu. Co się stało? Co za alarm urządza? Jest okazja. Doryszka, od nas z biura idzie samochód. Jak masz coś, to można wysłać przez szofera. No tylko szybko, bo oni zaraz jadą. Ale ja nic nie mam w domu. Już pójść do sklepy pozamykane. Jak to nie masz? Trzeba chłopakowi coś wysłać, jak jest okazja. No szybciej, szybciej. To... Żebyś wczoraj powiedział, to bym coś upiekła. To wczoraj? Dopiero się przed chwilą dowiedziałem i to całkiem przypadkowo. Były pomarańcze, można było kupić kilo. A to co? Cukier. No to co mówisz, że nic nie ma? Cukier też mu się przyda, będzie miał jak znalazł. Co ma po sklepach latać i czas tracić? Lepiej niech się w tym czasie uczy. Napisze adres, a ty pomyśl, może jeszcze się coś znajdzie. Dobrze. Wiesz co? Takie karteczki to powinny już być gotowe, żeby nie tracić czasu. Jutro w biurze napiszę kilka z adresem na maszynie. Wiesz, co mi przyszło do głowy? Kiosk pewnie jeszcze otwarty. Kup mydełko toaletowe i pastę do zębów. Słusznie. Przyda mu się. Masz pieniądze? Jak nie masz, to mogę ci dać. Nie, powinno wystarczyć. Pisać o tym spływie kajakowym chyba nie, co? To nic takiego nie było. Napisz. Jego takie głupstwa zawsze interesowały. Przecież chciał być marynarzem. O tym wielkim pożarze napisałeś? Nie, pisać? Napisz. To nie był taki wielki pożar. A napiszę, niech wszystko wie. Pali się? Ale chyba nie w mieście. Wziąłeś pensję? Tak. To wszystko? Tak. 50 złotych sobie zostawiłem. Z tym, że już 500 wysłałem Ryszkowi. Wysłałeś? A, to co innego. Myślałam, że jeszcze wszystko razem tu jest. Witamy miłe słuchaczki. Witamy miłych słuchaczy z małych miasteczek, wsi. Wyskoczyłem tylko na chwilę. Jest list od Ryśka. Akurat spotkałem listonosza. Daj no 200 zł, to mu od razu wyślę, bo potrzebuje. Przecież nie tak dawno dostał 500. No tak, ale jedzenie na stołówce się popsuło. Tylko skąd ja mam brać? Jedyne moje zmartwienie w tej chwili to to, że się trochę popsuło jedzenie na stołówce i że trzeba dokupywać we własnym zakresie. A tu jak na złość, ostatnio miałem dużo wydatków na tu szykalkę, bo robiłem projekt na zaliczenie, dlatego jak możecie to patrzeć, proszę przyślijcie mi 200 zł, całuję was mocno. Na kopertach nie piszcie numeru pokoju, w którym mieszkam, bo śmieją się ze mnie koledzy. Wystarczy sam adres akademika Ryszard.
cóż ona chciała od ciebie? Ich chłopak jedzie jutro na miesiąc na kurs do Łodzi. I koniecznie chce, żeby jej dać adres Ryśka. Komu dać? Temu pijanicy? Żeby nam dziecko zmarnował? Przecież on nie wychodzi z gospody. Zaraz by go od książek odciągnął i do knajpy. Powiedziałem, że nie mam przy sobie. Powiedziałem, żeby przyszła wieczorem. O, nie wpuścimy jej. No to jak ja będę wyglądał? A teraz drzwi zamknięte. Nie masz większych zmartwień. W tym tygodniu pojadę do Kielc. Może się coś trafi. Pochodzę po sklepach. Pewnie. Co to? Daleko? A, tu nic nie można dostać. Dziadostwo. W środę albo w czwartek. Pewnie. 30 zł w obie strony. Trzeba było nie zamykać na hak. Przecież mam klucz. No tak. Całą drogę myślałam, że nie będzie ci się chciało odgrzewać i będziesz o głodzie siedział. Zobacz, co kupiłam. Ale zapach? Powąchaj. Trzeba tym naszym pokazać. To jest chleb. Ale się schodziłam. Nóg nie czuję. No i kupiłaś co? Nie, nic nie ma. U nas jest więcej wszystkiego. Kielce. Wielkie mi miasto, myślałby kto. Byłoby bardzo nieładnie, gdyby Rysiu nie przyjechał. Przecież to szkolny kolega. Prezentu nie musi przynosić. Jeszcze się uczy, więc skąd ma wziąć? Najwyżej jakiś drobiazg, symbolicznie. Napisałam mu, ale nie wiem, czy będzie mógł. Bo teraz ma bardzo dużo egzaminów. Wielka szkoda. Idą? Nie. Jak będą szli, to cię zawołam. Zosiu! Słabe wesele, beznadziejne. Beznadziejne. Dosłownie nie było co jeść. Oj. Popili się, bo to na pusty żołądek. Nic, tylko wódka i galareta. Pani wie, całą malię galarety zrobili. Coś takich. Tylko ci, co przyszli na jedzenie, to jakoś to przetrwali. No tak. Mój przyleciał w nocy do domu i mówi, daj mi co zjeść, bo umrę z głodu. Tak, proszę pani. To nie ma co, ładne wesele. Rysiu bardzo dobrze zrobił, że nie przyjechał. Bardzo dobrze. Pożyczyłam im blaszki do pieczenia. No. To mi brudno oddali. Nawet umyć im się nie chciało. No widzi pani? Ha.
Kochany Rysiu, dlaczego nie piszesz? My się tu bardzo o ciebie martwimy. Koniecznie napisz, czy jesteś zdrowy, jak ci idzie na studiach. Wczoraj odbył się pogrzeb dentysty Zielińskiego, do którego i ty chodziłeś. Pogrzeb był bardzo udany, była pogoda, przyszło sporo ludzi, bo był szanowny. Parę dni temu spotkał tatusia Henik Kusiński, który przyjechał na urlop. Pytał się o ciebie, bardzo żałował, że cię nie zastał. W tym tygodniu była rocznica śmierci babci. Byliśmy z tatusiem na cmentarzu. Świeczki, była ta świeczka od ciebie. Koniecznie napisz i uważaj na siebie. Kończąc, całuję cię, matka. Tak to jest nawet ładny. Tylko te białe pasy. A ja mówię, że nie ma się co zastanawiać. 400 zł nie majątek, a na pewno mu się przyda. Ładny i ciepły. I do chodzenia, i do elegancji. Ale te białe pasy. Raz włoży, już będzie brudny. Zaraz trzeba będzie prać. A jak się zacznie prać, to już po swetrze. Zrobi się szmata. No nie wiem, ale mnie się podoba. Ładnie by mu w nim było. Nie, nie. Też mieli głowę, żeby białe pasy zrobić. Nie pomyślą, że to brudzący. Po mnie smutnych doświadczeń odwiedziliśmy kilka popularnych miejscowości. Jak wyglądało zaopatrzenie w żywność i napoje chłodzące? Jak i czym ludzie powracali po całodziennym wypoczynku? Można było napić... Pojdajże, spokój. Orażady, już czytała. Sodowej. Można było kupić papierosy, ciastka, a nawet owoce. Wydział Gospodarki Komunalnej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jędrzejowie zorganizował nad brzegami Nidy zabawę z dobrze zaopatrzonym bufetem. Chcesz cukierka? Bałtyk. Skład surowcowy, cukier, syrop skrobiowy, kwas cytrynowy, przesier jabłkowy, skórka pomarańczowa barwiona sztucznie. Witamy, miłe słuchaczki. Witamy miłych słuchaczy z małych miasteczek, wsi i osiedli. I zapraszamy na dzisiejsze wędrówki muzyczne po kraju. Zosiu, nie śpi. Tu, data i podpis. Należy się coś? 10. Strasznie ciężka. Proszę. O. Rzeczywiście ciężka jak diabli. Daj ją tu na krzesło. Same książki? Jeszcze coś jest. Ręcznik. A, tylko jeden? Reszta same książki. Zosiu, jesteś? Co chcesz? To nie są książki do nauki. Same do czytania. Jak przysłał paczkę, to pewnie niedługo sam przyjedzie. Kogo patrzeć? Zawsze tak robi, żeby nic nie dźwigać w podróży. Jakby mógł, to by z pustymi rękami przyjechał.
Co, śpisz już? A co mam robić o tej porze? No to wszystko się wydało. Wszystkie pieniądze wydaje na książki. Jeszcze się rozchoruje. Co tam pisze? Żeby książki schować do kanapy. Do kanapy. Co jeszcze pisze? Nic, przyjedzie to, co ma pisać. Pokaż no ten list. Wystygnie ci. Jutro trzeba posprzątać, żeby nie robić bałaganu, jak przyjedzie. No to już wiem, dlaczego list szedł dłużej niż paczka. Popatrz tylko. Na liście jest 7, a na stemplu 10. To znaczy, że list nosił w kieszeni 4 dni, zanim go wrzucił do skrzynki. Rany boskie, co oni wyprawiają. Pojutrze chłopak ma przyjechać, a tu masz ci los. Ciemności egipskie. Wygląda, jakby wyłączyli w całym mieście. Zobaczę z tamtej strony. Ubargieła się świeci, to znaczy, że nie w całym mieście. To nie światło, świeca albo lampa. Od świecy takie światło? No to lampa. A ja ci mówię, że światło. Sprawdź korki, może to tylko u nas. Korki w porządku. Wyjdź na miasto, może coś się dowiesz. Pół miasta nie ma światła. Od Turczynowej aż do Burakowskiego. Może coś naprawiają. O, u Gawrona się zaświeciło. A dlaczego u nas nie? Rzeczywiście, może u nas coś na słupie. A? Jest już. Coś na słupie było. No to niedługo będziemy mieli w domu Bibliotekę Narodową. Nie wie pani, kto bił świnie? Chciałam trochę swojskiej kiełbasy. Syn przepada. Powiem pani, gdzie pani dostanie. Dzisiaj będą robić wyrób. Miód, malina. Tylko żeby nie w jakim brudzie, bo przez ten brud to wolę czasem kupować w sklepie. Tu przynajmniej wiem, że w czystości była robiona. Pewnie. Szybciej, bo się spóźnimy. Już idę, już. No, chodź już. Słyszysz? Aha. Jest.